Kluczową zmianą są telewizory Smart TV i tutaj powoli dochodzimy do takiego trendu, który nazywa się streaming. Wszystkie telewizory, które kupujemy, muszą mieć dostęp do usług streamingowych. Tych usług takich kluczowych jest kilka. Najważniejszą jest Netflix. W Polsce jeszcze Amazon Prime nie jest takim ważną usługą, ale na pewno Player to jest druga ważna rzecz. Jeśli popatrzymy na rozdzielczość, no to Ultra HD to zawojowało całkowicie rynek. To już jest znaczna większość, więcej niż połowa telewizorów sprzedawanych. Druga bardzo ważna rzecz to rozmiary. Generalnie w Polsce 20% telewizorów sprzedawanych to jest 55 cali, ponad 10% telewizorów to telewizory 65 cali. Every year the average size is growing. Rozmiar ekranów systematycznie rośnie, od kiedy na rynek wprowadzono telewizory płaskoekranowe. Ten trend utrzyma się również w kolejnych latach. W ciągu ostatnich 10 lat firma TCL zainwestowała około 30 miliardów dolarów w fabryki ekranów telewizyjnych, co pozwala nam na bardzo wydajną produkcję telewizorów powyżej 55 cali. Konsumentom zależy na rozmiarze ekranu, dlatego traktujemy ten aspekt priorytetowo. Drugi bardzo ważny trend wiąże się z coraz lepszą jakością obrazu. Cały czas prowadzimy pracę nad technologiami QLED i Mini LED, wierząc, że stanowią one przyszłość branży. Mini LED wprowadzamy w Polsce w tym momencie w telewizorze 65X10, pierwszą generację tej technologii. Chodzi o to, żeby stworzyć telewizor dosyć cienki, on ma 1 cm grubości, składa się z 15 tysięcy niebieskich diod LED. Te diody pogrupowaliśmy po 20 sztuk w 768 stref, te wszystkie strefy kontrolujemy oddzielnie. Przed tymi diodami mamy film Quantum Dot, diody świecą na niebiesko, niebieskie światło gen wzbudza światło czerwone i zielone i przez to dostajemy dosyć czystą biel. I na tej podstawie jesteśmy w stanie stworzyć telewizor, który wyświetla bardzo dużą głębię kolorów, dużą objętość kolorów. W stosunku do OLED-u pierwsza różnica jest taka, że się nie wypala. Druga rzecz to jest jasność. My dostarczymy 2000 nitów tej jasności szczytowej. To jest bardzo dużo. Kolejny trend dotyczy czegoś nowego, czyli wykorzystywania telewizora jako centrum sterowania, centrum inteligentnego ekosystemu. Firma TCL zainwestowała znaczne środki w rozwój sztucznej inteligencji. W Polsce mamy jedno z laboratoriów badawczo-rozwojowych pracujących nad tą technologią. Jest to bardzo ważny aspekt naszej działalności, dzięki któremu nasi klienci otrzymują jeszcze lepszy ekosystem.